Jak czytamy sobie Ewangelię, to może to jest dobra okazja, żeby spojrzeć na Stary Testament, to trochę jak alfabet, który jest przygotowany po to, żeby ktoś mógł wreszcie wypowiedzieć całe słowa i zdania. I wszystkie obrazy ze Starego Testamentu to jakby alfabet, który Jezus wykorzystuje do tego, żeby wreszcie opowiedzieć o tej największej tajemnicy, jaką jest obecność Boga pośród nas. I dzisiaj jakby jedną z liter tego alfabetu jest właśnie to, kiedy Jezus mówi o owcach. Ponieważ często w Starym Testamencie czytamy u proroków o tym, że Bóg mówi o Izraelu jako o swojej trzodzie, jako o swoim stadzie, o które sam się zatroszczy, że będzie owce sam brał na ręce, że sam je będzie opatrywał, że on sam będzie pasterzem. I można powiedzieć, że możemy to w pełni odczytać dopiero znając wszystkie litery, czyli możemy zrozumieć Nowy Testament, znając litery, które płyną do nas ze Starego Testamentu. Ale jeszcze coś bardzo szczególnego w tej dzisiejszej Ewangelii, to to, z jakim naciskiem Jezus podkreśla swoje zaangażowanie. Mówi, moje owce, mój głos, idą za mną. Jakby w sercu tego mówienia o owcach jest Jego obecność. I wreszcie to chyba najpiękniejsze zdanie, jakie pada dzisiaj w Ewangelii. Ja znam je. Ja znam je. Jezus mówiąc o owcach, mówi, znam je. I tak sobie pomyślałem, jak każdy z nas sobie powie, Bóg mnie zna w tę niedzielę, to co się rodzi w naszym sercu? Bo może się rodzić, jejku, Bóg mnie zna. Trzeba się by gdzieś schować, ale gdzie? Albo Bóg mnie zna. Wreszcie ktoś mnie naprawdę zna. Właśnie jak ja bym wypowiedział to, Bóg mnie zna? Czy to jest dla mnie dobra nowina, że Bóg mnie zna? Czy wręcz przeciwnie, coś to we mnie dotyka, co rodzi we mnie lęk, czy jakąś obawę? Bo to jest coś przepięknego. Jezus mówi, ja znam je. I to ja znam je moglibyśmy odczytać jeszcze w jeden sposób, że Bóg je zna nie jak Wikipedia, która zna wszystko, tylko Bóg je zna, bo staje się naszym bratem. Bóg mnie zna, bo stał się moim bratem. Jezus mnie zna, bo stał się moim bratem. To jest coś przepięknego, że Bóg, jakby, aby bardziej poznać, czy nie tylko poznać, ale dać się poznać, stał się moim bratem. Stał się taki jak ja. Moje owce słuchają mojego głosu, a ja znam je. Ja znam je. To jest jedno ze słów dzisiejszej Ewangelii. Ja znam je. A jeszcze jedna myśl może, kiedy dzisiaj czytamy Ewangelię, że mówi, znam je i daje im życie wieczne. Od razu mi się kojarzy takie pytanie katechizmowe. Co nam daje chrzest? Odpowiedź, daje nam życie wieczne. I to Jezus mówi, ja daję życie wieczne. To znaczy, kiedy przychodzę, daję zupełnie nowy horyzont, bo wieczność jest zupełnie nowym horyzontem. I to też dzisiaj może dobre pytanie w tą niedzielę, kiedy wspominamy początki Ewangelii na naszych ziemiach, chrzest Polski, to moglibyśmy się zapytać właśnie o ten nasz horyzont. Czy ten horyzont, który sprawia, mobilizując mnie do decyzji, do myślenia, do patrzenia na siebie, do patrzenia na innych, to jest ten horyzont, który się nazywa życie wieczne. Że ja będę naprawdę żył na wieki, bo nikt nie może mnie wyrwać z rąk tego, który mnie zna.